Time Machine to wbudowana w system macOS usługa tworzenia automatycznej kopii zapasowej komputera na dysku zewnętrznym. Problem polega na tym, że tworzone kopie zapasowe zapełniają go całkowicie, usuwając automatycznie w miarę potrzeb najstarsze archiwa, by zwolnić miejsce na nowe. A co w przypadku, kiedy chcemy na tym dysku trzymać inne swoje dane i potrzebujemy w danej chwili kilku gigabajtów? Musimy sami zwolnić miejsce. Jednak uwaga, sposób jak tego dokonać nie jest wcale taki oczywisty. Najważniejsza rada wynikająca z mojego doświadczenia to przede wszystkim nie szukajcie katalogu na dysku i nie usuwajcie plików time machine ręcznie. Takie działanie spowodowało u mnie przeniesienie plików kopii do kosza i brak możliwości ich usunięcia. Pomogła dopiero komenda wpisana w terminalu. Podam ją na końcu wpisu na wszelki wypadek. Aby bezpiecznie pozbyć się starych kopii zapasowych, musimy wejść do Time Machine klikając na belce systemowej ikonę programu i Wejść do Time Machine lub wyszukać za pomocą Spotlight. Pojawi nam się okno, w którym zobaczymy ułożone chronologicznie okna Findera. Po prawej stronie ekranu znajdziemy suwak z datami. Szukamy najstarszej w prawym górnym rogu i dwukrotnie klikamy w wybraną datę lewym przyciskiem myszy lub raz mocniej na gładziku w MacBooku. Następnie klikamy w ikonę koła zębatego ustawień i wybieramy opcję Usuń kopię zapasową. Potwierdzamy naszą wolę i podajemy hasło administratora systemu. Gotowe! Kopia została trwale usunięta z naszego dysku, zwalniając przy tym potrzebne nam miejsce. Pamiętajcie, że możecie wyłączyć tworzenie automatycznych kopii zapasowych i robić je samodzielnie w wybranym przez Was momencie. Na koniec obiecana komenda do wpisania w terminalu w celu trwałego usunięcia plików z wszystkich koszy na dysku głównym i innych nośnikach. Używajcie ostrożnie. Najlepiej, jak macie choć trochę pojęcia o terminalu w systemie macOS. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Jeśli się Tobie podobało, daj łapkę w górę. Jeśli nie chcesz przegapić następnych odcinków, zasubskrybuj mój kanał.